Hej kochani, witajcie na kanale Zapytaj Anię. Cieszę się, że znów nas odwiedzacie. A jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to szybciutko zasubskrybujcie, bo na tym kanale znajdziecie wiele porad, pomysłów, przepisów, organizacji i motywacji. I jeszcze wiele, ale nie mam czasu, bo musimy dzisiaj już przechodzić do przepisu. Dziś zapraszam Was na domowej roboty przepyszne, ale przede wszystkim bardzo, bardzo zdrowy hummus. Jeśli kupujecie hummus w sklepie, to dziś Was przekonam do tego, żeby jednak zrobić go samemu w domu. Jest po pierwsze o wiele zdrowszy, bo bez żadnych wypełniaczy, i o wiele tańszy. Zaczynamy! Oto lista składników i lista dodatków, którą możecie sobie dowolnie dobierać według własnych upodobań. Oczywiście możecie wykorzystać ciecierzycę z puszki, natomiast ja Wam pokażę, jak to zrobić właśnie z takiej suchej ciecierzycy z paczki. Na początek musimy namoczyć ciecierzycę, najlepiej na noc, tak żeby poleżała sobie w wodzie około 10 godzin. Ona wtedy zwiększy swoją objętość i przy okazji uwolni składniki, które nam w ogóle nie są potrzebne, mogą wręcz utrudniać trawienie. Poza ciecierzycą mamy jeszcze jeden bardzo ważny składnik, którym jest tahini. Tahini to nic innego jak pasta sezamowa. Gwarantuję Wam, że taki jeden słoik starczy na bardzo długo. Po namoczeniu wylewamy tę wodę i przepłukujemy ciecierzycę dokładnie. Następnie zalewamy ją dosyć sporą ilością wody i gotujemy. To znaczy, najpierw musicie ją zagotować. Jak już się ciecierzyca zagotuje, to obniżacie temperaturę do minimum i gotujecie ją tak przez około godzinę. Nie trzeba do wody dodawać soli, bo i tak sól dodamy później do blendera. Krótko po zagotowaniu pojawi się biała piana. Należy ją tylko zebrać łyżką i usunąć. Podczas gotowania ciecierzyca będzie pozbywać się też swoich łusek. Możecie, ale nie musicie, pozbyć się ich w większej ilości, zalewając ją lodowatą wodą. Wtedy te skórki zaczną jeszcze bardziej odchodzić. Ja lubię te skórki, one mi nic nie przeszkadzają. Lubię po prostu taką konsystencję, ale to wszystko zależy od Waszych upodobań. Odsączamy ciecierzycę i dolewamy troszeczkę wody z gotowania. No i teraz reszta składników. Dodajemy tahini. Dodajemy cytrynę. Mała podpowiedź, żeby uzyskać jak najwięcej soku, czy to jest cytryna, czy to jest limonka, czy pomarańcza, to należy ją najpierw wymasować. Około 3-4 ząbków czosnku, ale to też od Was zależy, jakie smaki lubicie. Do tego oliwa, 2-3 łyżki. Oczywiście sól i pieprz. No i na koniec możecie zaszaleć, bo możecie to dodać dodatki, które Wam najbardziej będą pasować. Może to być, tak jak w moim przypadku, wędzona papryka. Może to być też słodka papryka, może być pietruszka, mogą być pieczone warzywa, buraki, może być kolendra. To od Was zależy, jakie Wy lubicie smaki. Pamiętajcie, że zawsze możecie dodać czy to właśnie cytrynę, czy czosnek, czy jakiś dodatek, który według Waszego uznania akurat brakuje. Teraz blendujemy wszystko bardzo porządnie. Po czym smakujemy i ewentualnie dodajemy dodatki według gustu.
Ja już jadłam przeróżne konsystencje humusu, ale powiem Wam, że taki właśnie gęstszy bardziej mi smakuje. Teraz parę ciekawostek, z czym podajemy, jak podajemy, gdzie możemy wykorzystać taki humus. No przede wszystkim jako przekąska z warzywami, nasze ulubione oczywiście ogórki, marchewki i seler. Ja bardzo często daję to dzieciom przed obiadem. Jak wrócą ze szkoły, są najbardziej głodne, wtedy najczęściej zjadają wszystko. Możecie podać go także z nachosami, z chipsami, z jakimś chlebkiem, takim chlebkiem naan. Poza tym, słuchajcie, możecie taki humus wykorzystać jako pasta do smarowania albo zamiast masła. Jeśli ktoś ma problem z cholesterolem, to humus jest jak najbardziej wskazany. Fakt, że humus bogaty jest w antyoksydanty i błonnik, wpływa na obniżenie poziomu złego cholesterolu. Ma bardzo niski indeks glikemiczny, wspomaga trawienie, w ogóle stymuluje układ pokarmowy. A dodatkowo po jego zjedzeniu długo czujemy się syci, co oczywiście zapobiega też podjadaniu. A jeśli jeszcze Was nie przekonałam, no to jeszcze może jeden argument. Przede wszystkim ma bardzo dużo białka, ma witaminy, a głównie te witaminy z grupy B. Poza witaminami jeszcze żelazo, wapń, magnez, potas, no i błonnik. Przed podaniem możecie dodatkowo posypać jeszcze papryką, czy posypać pietruszką, dodać oliwy, a czasami lubię posypać słonecznikiem prażonym. A dlaczego warto robić humus w domu? Bo wyobraźcie sobie, że tylko z 200 gramów ciecierzycy powstanie Wam aż 500 albo nawet więcej gramów humusu, który potem możecie sobie przełożyć do pojemniczków, włożyć do lodówki, przechowywać jakieś 3-4 dni albo podzielić się z osobą, którą bardzo, bardzo lubicie i o którą dbacie. Jak zwykle, jak podobał Wam się ten przepis i będziecie z niego korzystać, to koniecznie zostawcie łapkę, a ja z góry dziękuję za Wasze wsparcie. Oczywiście zapraszam Was na drugi kanał, na kanał vlogowy Family Beauty Box. Link oczywiście znajdziecie w opisie, ale też będą miniaturki na końcu. Serdecznie Wam dziękuję, że byliście tutaj do końca. Ściskam Was, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!